Druga rozmowa z wami. Raportuję państwu, że ostatnio spóźnienie było po tej stronie. Tutaj mamy teraz 1-1. Zobaczymy, jak będzie w kolejnych tygodniach. Ale ty, Roxana, chyba nie masz ostatnio w ogóle kiedy spać, bo wczoraj koncert Disney, dzisiaj od rana promocja singla 1 na 1 000 000. No, jest bardzo intensywnie. Tak, dzisiaj premiera, właściwie dzisiaj o 12 w nocy, premiera mojego singla 1 na 1 000 000. Więc dzieje się bardzo dużo. Jestem ciekawa, jak wam się spodoba ta piosenka. Ale czy organizm daje ci już jakieś takie znaki, że trochę czujesz, jak byłby w transie? Bo wiesz, to trochę jest tak, jakbyś była na taśmie, na maszynie z tymi wszystkimi obowiązkami. No, trochę tak. No, trochę tak, zrozumiałem. To było idealnie odwzorowane, że to daje te znaki. Nie będę ukrywać, że nie odczułam zmęczenia, bo jest teraz, mam wrażenie, taki moment właśnie, gdzie ono jest bardzo odczuwalne. Mhm. Chociaż i tak jest lepiej niż w drugim odcinku, bo wtedy jeszcze zdrowie mi się lekko posypało, przeziębiłam się. Jest okej, nie będę narzekać. Michał, przed wami nowe wyzwania. Jak wam idzie w tym tygodniu? Mamy, co mamy, środę? Ile mieliśmy treningu, powiedz? Jeden. No, na razie mieliśmy godzinę treningu, co prawda. Ale dzisiaj nadrabiamy, bo dużo więcej, chyba z 6 godzin mamy. Więc nadrobimy na spokojnie. Trzeba było wypocząć najpierw po poprzednim odcinku. Emocje musiały opaść. A teraz myślę, że jesteśmy już gotowi, żeby ostro działać i żeby przygotować ten taniec na niedzielę. Do niedzieli jeszcze dużo czasu, także przejmujemy się. Powiem wam, że to jest dość ciekawa strategia, jak na parę, która w ostatnim odcinku dostała 40 punktów, a teraz macie za sobą godzinę treningu. Co będzie najtrudniejsze w tym tańcu, który was czeka? Myślę, żeby pokazanie zupełnie drugiej strony tego, co było ostatnio, bo ostatnio było tak walecznie, bardzo żywiołowo, a teraz mamy taniec, który jest spokojny, taki płynący, trochę bardziej romantyczny, więc zależy nam na tym, żeby oddać ten charakter, żeby jak najbardziej pokazać kontrast do tego, co było tydzień temu. Ten charakter tańca można pokazywać też makijażem, fryzurami, strojem. Czy ty starasz się, Roxana, wpływać też na to, jak będziesz wyglądać? Tak, zawsze, zawsze, tak. Oczywiście, ostatnio miałam właśnie taki bardziej drapieżny look, włosy dzikie, make-up też taki mocniejszy, bo do pasodoble to pasowało. A teraz postawię na coś dużo, dużo bardziej subtelnego, rozpuszczone totalnie włosy, pewnie coś takiego jak dziś i bardzo tak pójdę w naturalność, też bardzo lekki make-up. No, nie mogę ci jeszcze, chyba nie możemy powiedzieć, co zatańczymy, nie będziemy tutaj... Właśnie, dowiedziałem się, że dzisiaj nie usłyszę, co tańczycie. Już dużo zdradziliśmy, nie, bo to jest niespodzianka dla widzów. Więc będzie subtelnie i tak, no tak powabnie. Czekamy do niedzieli. Wśród uczestników, z którymi tutaj konkurujesz, choć tak naprawdę jak was oglądam, to nie, to zero konkurencji jest. Nie ma w ogóle tutaj takiej rywalizacji między nami. Mhm. No więc wśród przyjaciół tutaj programowych jest Dagmara Kaźmierska, z którą macie wspaniały kontakt. Widziałem waszego ostatniego TikToka, niestety ta kostka nie pozwala mi go teraz tutaj zaprezentować, ale kto nie widział, to zapraszamy. No i, tak. I jak to w ogóle, bo ty byłaś fanką Dagmary Kaźmierskiej? Jak to w ogóle było? Ja nadal jestem jej fanką. Tak. Ja po prostu, jak byłam młodsza, to oglądałam bardzo regularnie Królowe Życia i to było takie moje guilty pleasure. Pamiętam, jak nawet zrywałam się ze szkoły, żeby oglądać Królowe Życia, bo akurat były w takich godzinach, że no musiałam się zerwać czasami. Także Dagmara, no po prostu tam robiła cały program. Ja dla niej oglądałam ten program. Nawet nie wiem, kto jeszcze brał w nim udział. Wiem, że Dagmara była i ona jakby zgarniała całą moją uwagę. No po prostu tyle zawsze takiej radości mi dawała jej osoba w telewizji i okazała się być tak samo świetną osobowością na żywo, więc za to też ją doceniam, że nie udaje nikogo, jest po prostu sobą, mówi co myśli, no jest genialna. Ja ją naprawdę uwielbiam i też pokochałam ją tak personalnie po prostu, jak ją już mogłam poznać w programie. Dagmara budzi wielkie emocje, jak nawet patrzę na komentarze pod naszym ostatnim wywiadem, to jakby ona dzieli internautów na pół. Jedni mówią, że właśnie tak jak ty, wspaniała kobieta z klasą, mądra, z doświadczeniem życiowym, drudzy pytają, dlaczego promujecie osobę z taką, a nie inną przeszłością? Co ty na ten temat sądzisz? Nie, ja uważam, że to jest przede wszystkim dobry człowiek. Ona ma tak dobre serce i jakby nie, w ogóle nie mi to oceniać. To jest, każdy ma jakąś przeszłość i kim ja jestem, żeby kogokolwiek oceniać za to, co kiedyś robił. A na tyle, ile znam Dagmarę, to jest to naprawdę kobieta ze złotym sercem i taka jest moja opinia na jej temat. Ja ją uwielbiam. Ona też ma po prostu wylane te wszystkie komentarze. I to jest też dobry przykład właśnie, żeby nie przejmować się jakimiś
rzeczami wyciąganymi z przeszłości albo jakimiś nieprzychylnymi komentarzami. Mhm. Michał, ty jesteś oczywiście w roli trenera, ale poznając gwiazdę, a nawet gwiazdy podczas programu, domyślam się, że możesz nauczyć się wielu rzeczy o show biznesie, jak to wszystko działa. O jakich lekcjach mógłbyś powiedzieć, które wyciągnąłeś z tego czasu, który już spędziłeś w Tańcu z Gwiazdami? Na pewno robić swoje i nie przejmować się za dużo tym, co mówią o nas inni, bo wiadomo, że to jest nawet naturalne, że nie każdemu spodoba się to, co robimy, to jak wyglądamy, to jak się zachowujemy, więc będą ci hejterzy i to jest chyba naturalne. I najważniejsze, żeby nie zatracić się właśnie w tym wszystkim, nie zapominać, co jest naszym atutem, dlaczego tutaj jesteśmy i pokazywać po prostu swoje talenty, robić swoją pracę. A to wszystko, co się dzieje dookoła, to jest jakby dodatek i w tym wszystkim należy być po prostu sobą, mówić to, co się myśli i nie próbować nikogo udawać. Chyba macie wspólny front w tym temacie. Jest trochę tak, że niestety okazuje się, że nie zawsze Taniec z Gwiazdami jest programem o tańcu, że jest to po prostu czas tak rosnącego zainteresowania, że nie możesz zrobić nic z tym, że tak wiele publikacji pojawia się na twój temat i niekoniecznie wszystkie są miłe. Jak sobie z tym radzić? Normalnie, nie, w ogóle się nie przejmować. Tak naprawdę my jesteśmy w tym programie i po prostu cieszymy się, że możemy tańczyć nowe choreografie, rozwijać się. Ja się cieszę, że mogę po prostu tutaj czerpać z wiedzy tanecznej Michała. A to, co się dzieje, nawet nie wchodzę w to. Tak, ludzie mi mówią, że tak właśnie media zaczęły się bardzo rozpisywać, odkąd jestem w tym programie. No właśnie nie do końca, coś takiego. Nie do końca na temat tego, co się tam dzieje, nie do końca na tematy zawodowe, ale też prywatnie bardzo dużo jakichś takich rzeczy wyciągają, co jest, jest to słabe, ale no mówię ci, mnie to w ogóle nie interesuje. Więc rozumiem, że po prostu media korzystają teraz z tego, że dużo się u mnie dzieje medialnie. Ja zawsze mówię, że to jest taka gra i faktycznie mam wrażenie, że totalnie rozumiecie te zasady. Ważne tylko, żeby ich nie przekraczać, tych zasad właśnie. Na koniec zapytam was o wsparcie bliskich. Ja nie pamiętam, dlatego tak otwarcie zapytam. Czy ciebie już wspierali w studiu rodzice, rodzeństwo? Bo nie pamiętam. Mój brat był, tak. Mój braciszek Maksiu był ze mną na pierwszym odcinku. Tak naprawdę to był bardzo ważny odcinek i też chyba najbardziej stresujący dla mnie do tej pory, no bo wiesz, pierwszy, coś zupełnie nowego, więc tak się udało, że mój brat mógł przyjechać na widownię. A moi rodzice wspierają mnie na razie przez telefon, ale powiedzieli, że na pewno kiedyś odwiedzą mnie na widowni, także czekam. Maciek mówił w jednym z wywiadów, że jak mama była w pierwszym rzędzie, to trochę go to rozpraszało. No to jest trochę tak jest, że faktycznie możesz czuć taką większą presję, ale akurat moi rodzice bardzo mnie zawsze wspierali w tym, co robię, więc myślę, że bliscy na widowni dodają mi otuchy, nie stresują. Zresztą ty też wspierasz rodziców, mamę. Wielokrotnie widziałem na Instagramie miłe słowa, które kierowałaś w jej stronę. Ostatnio, jak pojawiła się w mediach informacja o tym, że mama startuje w wyborach samorządowych, też przepięknie powiedziałaś, że ją wspierasz, ale powiedziałaś też jedno zdanie, że jesteś zaskoczona. Dlaczego? Bo to jest chyba po prostu jej jakaś taka nowa zajawka. Ona też powiedziała, że podjęła tę decyzję spontanicznie, więc tak jak już mówiłam, ja trzymam kciuki za nią w jej samorozwoju, ale politycznie w stronie od wszelkich partii jestem apolityczna tutaj zupełnie, więc nie będę komentować tego z punktu widzenia politycznego, ale mamę moją zawsze we wszystkim wspieram i będę wspierać. Michał, jeszcze o twoich bliskich zapytam. Kto już tam się w studiu pojawił? Była moja mama, byli moi przyjaciele, znajomi. W najbliższym odcinku będzie mój brat ze swoją żoną, także rodzina mnie też bardzo intensywnie wspiera. Odwiedzają studio, ale też zawsze dzwonią po każdym odcinku. Chwalą się wszystkim, że tańczę w programie. Najlepiej, jak właśnie zdjęcia po rodzinie potem są wysyłane. Tak, tak, po prostu od rodziny mam ogromne wsparcie. Naprawdę wszystkie ciocie, wujkowie, kuzynostwo po prostu szaleją, udostępniają na Facebooku, żeby głosować na nas. To jest bardzo, bardzo, bardzo miłe. W ogóle ja też pochodzę z małej miejscowości, z Pszczółek i całe Pszczółki nam kibicują. Wszyscy tam, tak, wszyscy tam udostępniają. Po prostu cała gmina żyje teraz Tańcem z Gwiazdami. Co niedzielę wszyscy są w domach i oglądają nasze występy. Więc to jest bardzo miłe, bo ja tam w ogóle zaczynałem tańczyć, więc to oni mają też taki sentyment do tego,
że gdzieś tam z takiej małej miejscowości człowiek, a teraz gdzieś w telewizji tańczy, nie? Więc to mega miłe. No, także duże wsparcie otrzymuję. Roxana w tym roku nie gra koncertów plenerowych, wakacyjnych, ale może dla tych dni pszczółek, no to wiesz, jakiś jeden malutki wyjątek. No tutaj to chyba wyjątek. Mam nadzieję, że tam władze gminy słyszą. Kochani, czy będzie 40? Na koniec pytam, no bo wiecie, oczekiwania rosną. Nie wiem, to nie pytanie do nas. Do jak jurorów. Będziemy dalej gadać, to 40 nie będzie. No, dobrze. Musimy trenować, zobaczymy, ale nie nastawiamy się, nie mamy żadnych oczekiwań, po prostu chcemy zrobić najlepiej, jak potrafimy zatańczyć choreografię do naszego tańca. Także no, bierzemy się do pracy. Trzymamy kciuki, dzięki. Dzięki wielkie. Dziękujemy.